Igrzyska olimpijskie w Lillehammer były wielkim światowym wydarzeniem, a dla społeczności norweskiej miały szczególne znaczenie. Sztafeta z micza olimpijskiego przemierzająca Norwegię najdłuższą trasą połączyła cały naród. Olimpiadzie towarzyszyło wiele imprez kulturalnych. Słynna stała się wystawa malarstwa zorganizowana specjalnie z okazji igrzysk. Zakończyło się to wielkim skandalem, ponieważ ukradziono jeden z najbardziej strzeżonych obrazów w historii – krzyku Muncha. Mimo tego igrzyska były przygotowane idealnie, a Norwegowie na każdym kroku podkreślali swoją bogatą sportowo historię. Wszyscy chyba pamiętamy symbol igrzysk narciarskich, przypominający ryt naskalny, symbol narciarza. W trakcie podróży przez Norwegię, przez region Nordland, można znaleźć miejsce, z którego pochodzi tenże znak. Igrzyska w Lillehammer zapisały się w historii jako pierwsze rozegrane w nowym terminie 2 lata po igrzyskach letnich. W związku z tym norweska impreza odbyła się w 1994 roku, a nie 2 lata później. Jednak nie ze zmianą częstotliwości rozgrywania igrzysk kojarzy się ta olimpiada. Zawody były jedyne w swoim rodzaju, podczas których panowała prawdziwie rodzinna atmosfera. Na żywo oglądało je ponad 1 milion ludzi na całym świecie, a było co oglądać. Ponad 1700 zawodników z 67 krajów, czynny udział rodziny królewskiej, a ponadto premiera bardzo widowiskowej konkurencji aerials. Świetności dodały wspaniałe występy łyżwiarza Kosa, narciarza Diczęty czy Rosjanki Jegorowej. Ostatecznie w klasyfikacji medalowej z 23 medalami wygrała reprezentacja Rosji. Gospodarze igrzysk mogli być jednak usatysfakcjonowani. Gasząc znicz olimpijski na koncie mieli 10 złotych medali i pozycję wicelidera w wyścigu medalowym.